U mnie w domu dalsze przygody Davida Gilmura, tym razem ostatni studyjny album Rattle That Luck z 2015 roku. No temu już miałem przyjemność poznać Davida Gilmura muzycznie, ale gdzieś tam ta znajomość przeszła bokiem, a miłość pojawiła się dopiero w momencie, kiedy żona sprezentowała mi box Pink Floyd The Pulse i wtedy stwierdziłem, że sprawdzę sobie solowe dokonania członków. No i tak też się stało w przypadku tego albumu, który swoją drogą na jednej z poznańskich giełd winylowych zakupiłem w edycji Deluxe Box CD plus DVD za 20 zł. To jest bardzo dobra cena. Teraz przyszedł czas na winyl, wrzucam go na łańcuch i no już dosyć długo David Gilmour siedzi u mnie w domu. Poza tym, że jest to piękna muzyka i wybitny artysta, to swoje 3 grosze dokłada to, jeżeli płytę prezentowała mi jedna z najpiękniejszych kobiet świata. I wychodzi na to, że muszę dalej słuchać Davida Gilmura. Także David Gilmour dalej jest u mnie na łańcuchu. Jeszcze pewnie dzisiaj zostanie. Winyl sobie wrzucę parę razy, żeby przeleciał, a w aucie i na iPhone'ie cały czas zgrane płyty Davida Gilmura i Pink Floyd. To będzie, myślę, jeszcze długo. Teraz sezon na biegi, także do biegania też David Gilmour pasuje. Ale mam jeszcze kilka innych zakupów płytowych, którymi chciałem wam się pochwalić. Jedna z nich to płyta Doktora Dre 2001. Album bardzo znany i bardzo popularny, ale pojawił się teraz w sieci sklepów Biedronka w cenie 49 zł. No i tutaj też było dużo pytań na różnych forach, także od razu powiem. Czerwona nalepka wersja nieocenzurowana, czarna nalepka wersja ocenzurowana, a jeżeli będzie wersja bez żadnej nalepki, należy sprawdzić, czy tytuły na przykład trzeciego kawałka są z tyłu zacenzurowane. Płyta brzmi bardzo dobrze, także nie musicie się tutaj obawiać żadnych presów biedronkowych, bo są to te same presy, które są w Empikach, Mediamarktach czy innych sklepach. Ja akurat trafiłem egzemplarz, gdzie na obydwu płytach przyklejone są labele z strony A z pierwszego albumu. Także taka troszeczkę zmyłka, ale zostawiam sobie w kolekcji jako ciekawostkę. O tym albumie chyba nie trzeba nic mówić. Steel Dre naprawdę ładnie gra z tego winyla, także warto to mieć, zwłaszcza w cenie 50 zł. Kolejna płyta, która już wcześniej z kompaktu była przesłuchiwana i średnio podeszła. Teraz wjechał winyl. Tak samo jak w przypadku kompaktu, wydawcą jest SP Records. Piękny, zresztą wyprzedany już nakład na przeiroczystym winylu. Limitowany i numerowany. 500 sztuk. Ja mam akurat numer 358. Ceny już tego są troszeczkę zawyżone. A płyta uważam, poza tym, że fantastycznie wydana, jak zawsze SP Records wydaje wszystko tip-top, tak sama płyta jest mocno średnia. Kazik na dzień dzisiejszy raczej już odcina kupony od swojej twórczości z lat ubiegłych, także nie powala ta płyta, a single, który zapewnił taką sprzedaż temu albumowi, też jest według mnie skrajnym populizmem i jest po prostu słaby. Ale tak to jest, jak w grę wchodzi polityka. Także wszyscy przeciwnicy jednej z partii politycznych pewnie kupili ten album. Ja kupiłbym tak czy inaczej i tak czy inaczej kupiłem. Ale wielce zadowolony nie jestem. Wrzucam na półkę, zobaczymy jak za 5 lat sprawdzę go ponownie, czy Kazik wtedy będzie miał u mnie lepsze noty. Póki co z poprzednich albumów jestem bardzo zadowolony. W sumie można powiedzieć najgorszy album Kazika, jak dla mnie. A tutaj płyta, którą wyciągnąłem z kolekcji tylko na odsłuch jednego kawałka. Marek i Wacek, wiadomo, nic ciekawego, nic specjalnego, ale na płycie Marek i Wacek Again jest bardzo ciekawy ostatni track na albumie. Kołysanka z filmu Rozmery. Jest tu piękne wykonanie znanego motywu autorstwa Krzysztofa Komedy, który polecam. Warto sobie tą płytę kupić na wszelkich jakichś giełdach czy sklepikach z używanymi płytami. Można to dorwać naprawdę za grosze, za 2 albo za 5 zł. Nawet w dobrym stanie. Warto mieć ten album chociażby właśnie dla tego jednego kawałka, bo reszta jest raczej średnia. Na dzisiaj to tyle. Wracam do Davida Gilmura i jeszcze parę razy pewnie sobie zapuszczę Steel Dre. Kazik już raczej schodzi z odsłuchu, nie będzie wracał. Może jeszcze raz wrzucę sobie z winyla kołysankę z filmu Rozmery. I to tyle. Yo!